Edyta i Cezary Pazura na co dzień mieszkają w podwarszawskiej posiadłości. Jednak to nie jedyna nieruchomość, którą dysponują. Okazuje się, że żona aktora zdecydowała się wyremontować dom na Mazurach, który należał do jej rodziny. Choć nie lubiła tego miejsca, dziś spędza tam sporo czasu. Nie można nie powiedzieć, że Pazurowie nie są ludźmi przedsiębiorczymi. Po dokładnym remoncie posiadłości zdecydowali się wynająć dom i to nie za małe pieniądze. W końcu w willi znajdują się aż 4 sypialnie, 2 łazienki, spora jadalnia i kuchnia. Nie brakuje też tarasu z widokiem na jezioro i basenu. Cena wynajmu również też nie jest najmniejsza. W sezonie za noc należy zapłacić prawie 3000 zł, poza sezonem trochę mniej. Ogłoszenie wynajmu można znaleźć na popularnych stronach. Posiadłość ma bardzo dobre opinie i na ten moment brakuje terminów na wakacje i najbliższy czas. Kiedy byłam młoda, nie znosiłam tego miejsca. Nosiło mnie i nie mogłam usiedzieć ani na chwilę. Coś strasznego. A teraz, jak jestem trochę starsza, to kocham tu przyjeżdżać i jak tylko mogę, wracam tu i pracuję. Zrobiłam tę chatkę po swojemu. Totalny remont. Wywróciłam ją do góry nogami i po prostu ją uwielbiam.